jest to kwestia, no po prostu trzeba wyważyć, co chcemy, czy podwyższyć, czy zaryzykować udar, czy też mieć możliwość. Czy jeszcze żyć? A więc teraz anafrodyzjaki, czyli te środki działające, uspokajające, tutaj jak wspomniałem, lawenda moskolistna i chmiel, także kozłek lekarski, czyli waleriana, zioła w chorobach kobiecych stosowane na polskiej wsi, te, które mają potwierdzone działanie medyczne, więc jak gdyby są one obecnie zalecane wspomagająco przez lekarzy. Również i tak na bolesne miesiączkowanie polecany jest pięciornik gęsi, na zbyt obfite miesiączkowanie dąb przypłukowy i podszewa zwyczajna, na zbyt skąpe miesiączkowanie lubczyk ogrodowy w postaci odwaru z korzenia bądź pąkieli, na wywołanie miesiączki werbenę pospolitą, na zaburzenia miesiączkowania czarnuszkę siewną, bezpospolity, wiedrzeniec mniejszy i prawoślas ogrodowy. I co łączy te wszystkie zioła? No nie trudno zgadnąć, że co do skutków ich na cykl miesiączkowy zdawano sobie sprawę oraz z tego, że mogą one wpływać na płodność kobiety oraz na czasową niepłodność. Nie pozwalały bowiem one między innymi na zagnieżdżenie się zapłodnionego jajeczka. Mogły więc być z powodzeniem stosowane jako namiastka współczesnej antykoncepcji awaryjnej, czyli tak zwanej tabletki PO. W zagrożeniu ciąży zalecano pierwiosnek lekarski w postaci naparu, na przyspieszenie akcji porodowej wylicę pospolitą, na zbyt bolesną akcję porodową sasankę mąkową, na zwiększenie pokarmu kobiety żółtolicę ogłosioną i melisę lekarską, a na zmniejszenie pokarmu okłady z wywaru olszy czarnej. Do najstarszych znanych sposobów radzenia sobie ludzkości z problemami z niechcianą ciążą, to możemy tutaj zaliczyć taki obyczaj wysadzania dzieci, to nie chodzi o pomoc w czynnościach fizjologicznych, tylko chodzi po prostu o porzucanie niechcianego dziecka tuż po narodzinach, tak aby śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych. I ponura ta praktyka była szeroko stosowana w starożytności, choćby u takich ludów łączących się w naszej wyobraźni z wysoką kulturą jak Grecy. Przykładowo pewien Hilarion w końcu I wieku przed naszą erą napisał do swojej ciężarnej żony Alis taki list, który szczęśliwie przechował się do naszych czasów. Hilarion, śle serdeczne pozdrowienia siostrze Alis, pani matce Berus i małemu Apollonkowi. Dowiedz się, że jeszcze i teraz jestem w Aleksandrii. Nie martw się, jeżeli wszyscy gromadnie wracają, a ja zostaję. Proszę cię i upominam, dbaj o dziecko, a gdy tylko dostaniemy wynagrodzenie, poślę ci na miejsce. Jeżeli szczęśliwie urodzisz, jeżeli to będzie chłopiec, zostaw go przy życiu. Gdy dziewczynka, porzuć. A więc proszę cię, abyś się nie martwiła. Widzimy więc tutaj, że dziewczyny należały do mniej pożądanych dzieci w społeczeństwie greckim. Podobnie sprawa miała miejsce wśród skandynawskich wikingów, narodu, no, który można często przeczytać w sieci, że jak żaden inny dbał o największą plemność plemienia, słynął z czystych i prawych obyczajów itd., itd. W rzeczywistości wynoszenie niechcianych dzieci było zwykłą praktyką regulującą przyrost naturalny. Co więcej, również po wprowadzeniu chrześcijaństwa na Islandii nowa religia musiała przez jakiś czas zaakceptować tę metodę. Jej pryncypialne bowiem zakazanie mogłoby utrudnić umocnienie się nowej wiary. No i wyglądało to tak, że na Altingu w 1000 roku Logus Ogumadur zarządził. Po pierwsze chcę, aby wszyscy stali się chrześcijanami i przyjęli prawdziwą wiarę, ci, którzy dotąd się nie ochrzcili. Lecz jeśli chodzi o wynoszenie dzieci i jedzenie końskiego mięsa, stare prawo stoi w mocy. Po kilku latach także te pogańskie obyczaje zostały zniesione. Więc widzimy, że przez pewien okres czasu chrześcijaństwo było zmuszone tolerować ów obyczaj, lecz w krótkim czasie później udało się go przynajmniej oficjalnie zakazać. Obyczaj zabijania dzieci po narodzeniu znany jest również u słowiańskich rodziców, którym w 1124 roku Otto z Bambergu polecił,
aby narodzone dzieci chrzcić do 8 dnia po urodzeniu oraz ściśle zabronił zabijania córek, co było powszechnym wśród nich występkiem. Co więcej, zabronił im także żenienia się z rodzonymi siostrami, być może tutaj jest mowa o siostrach przyrodnych, o przyrodnich, co znowu przypomina nam znany już z etnograficznych źródeł kazirodczy związek Jaryły z Morą Marzanną. Do innych ludowych sposobów spędzania niechcianej ciąży należy zaliczyć środki pochodzenia roślinnego. Przejdźmy więc teraz do ziół stosowanych jako środki przerywania ciąży. Wymienione zioła, które teraz wymienię, choć nie są powszechnie znane i niezbyt imponujące, są jednocześnie wysoce toksyczne, nie należy ich stosować bez konsultacji lekarskiej. Próby przerywania ciąży nimi są obarczone wielkim ryzykiem powikłań u osób stosujących, uszkodzeniem narządów wewnętrznych oraz zgonem, gdyż potrzebna do aborcji dawka jest niewiele mniejsza od dawki śmiertelnej dla poddającej się takiemu zabiegowi. Współczesne metody przerywania ciąży są znacznie bezpieczniejsze i bezwzględnie winny mieć pierwszeństwo i wyłączność. Więc bagno zwyczajne. To jest niezwykle toksyczna roślina. Kontakt nawet przez skórę z nią może powodować podrażnieniami, bólami głowy. Co ciekawe, może również wpływać na toksyczność miodów zbieranych przez pszczoły w okresie wiosennej suszy, zanim zakwitną inne miododajne rośliny. Objawy zatrucia to wymioty, zawroty głowy, złe samopoczucie, wreszcie utrata przytomności. Stosowano je do odstraszania moli i pluskiew oraz leczenia liszajów i śpierzbu, nadto poprzez tą wysoką toksyczność do usuwania płodu. Kopytnik pospolity, stosowany w mniejszych dawkach do leczenia nerek, dróg moczowych i żółciowych. Nadto poprzez silnie wymiotne działanie leczono nim z alkoholizmu, po prostu zatruwając nim napoje poddawane osobie uzależnionej od alkoholu. Dodatkowo substancje w nim zawarte poprzez przekrwienie matcicy mniejszej powodują poronienia. Bylica, piołun po raz kolejny u nas się pojawiający. W lekkich dawkach posiada działanie ogólnie tonizujące, pobudza trawienie, ma działanie rozkurczowe. Stosowano również do tępienia robactwa w domach oraz leczenia robaczycy, czyli wewnętrznych pasożytów człowieka. Zatrucie nim objawia się nudności, wymiotami, biegunkami oraz bólami brzucha i z uwagi na substancje trujące stosowano go na wsiach do aborcji. Ruta zwyczajna, jak widzimy tutaj już nawet sam kontakt z tą rośliną może spowodować podrażnienie skóry w postaci oparzeń, pęcherzów, strupów i przebarwień. Występują też w takich wypadkach objawy ogólnego zatrucia, gorączka, bóle głowy, uczucie znużenia. Przyjęta doustnie powoduje spadek ciśnienia krwi i zapaść krążeniową. Obrzmienie języka, ślinotok, niedowidzenia, aż do ślepoty, krwiomocz, biegunki i wymioty, widzimy, że jest wysoce toksyczna, nadto powoduje nieodwracalne uszkodzenie wątroby i nerek i stosowana była na wsi polskiej do aborcji. Niezwykle banalne zioło, wszyscy na pewno żeśmy się z tym spotkali. Wrotycz pospolity, stosowany do leczenia również wszawicy oraz robaczycy. Objawy zatrucia obejmują krwiomocz, zawroty głowy, utratę świadomości oraz biegunkę, no i poprzez przekrwienie macicy powoduje poronienie. Na koniec zwróćmy uwagę tutaj, że wielość tych środków magicznych i chemicznych mających na celu zapobieganie ciąży bądź jej usuwanie wskazuje, że pewien mit internetowy, jakoby Słowianie jako jednostki, jako większe grupy, mnożyli jak największego przyrostu naturalnego, a rodziny wielodzietne były postrzegane przez nich jako naturalny i tradycyjny model, jest fałszywy. Całkiem przeciwnie, omówione tu zabiegi oraz zioła pozwalają na przyjęcie, że planowanie rodziny nie było obce naszym przodkom, a celem pożycia seksualnego nie było, jakby to chciało z nami widzieć konserwatyzm, wyłącznie prokreacja.
Ponadto konserwatywny dyskurs nakazuje nam postrzegać płciowość w takiej formie binarnej, to znaczy jako zdominowaną przez dwie przeciwstawne płcie, przez mężczyznę i kobietę. Do wyłącznej domeny mężczyzn miałaby należeć wojaczka, zdobywanie pożywienia, prezentowanie cech typowo męskich jak siła, dzielność i wytrzymałość. Polem działania mężczyzn jest sfera publiczna, na której konkurują oni z pozostałymi mężczyznami, starając się być nieujarzmionym przez nikogo, lecz ujarzmić jak największą liczbę samców. Kobiety wręcz przeciwnie do nich, mają być do ich domeny wyłącznej, ma należeć przygotowywanie posiłków, prokreacja, wychowywanie dzieci, winno odznaczać się łagodnością i delikatnością i wyłącznym polem działania jest właśnie przestrzeń prywatna. Taka wizja, choć bardzo przez swoją prostotę może wydać się pociągająca dla mężczyzn, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że płacą oni bardzo wysoką cenę, bowiem uczucia i emocje pozytywne dozwolone mężczyznom są znacznie zredukowane do tych, które mogą okazywać kobiety, więc mężczyźni winni być zdystansowani wobec rzeczywistości, racjonalni i praktyczni, a z negatywnych uczuć kulturowo pozwala im się tylko na okazywanie co najwyżej rozczarowania oraz gniewu. Inaczej spotyka ich zarzut zniewieścienia. I choć konserwatyzm podkreśla, że to jest taki naturalny i odwieczny porządek, to przeczy temu obserwacja ludów archaicznych, ludów pozaeuropejskich, a także europejskiej kultury ludowej. I właśnie spójrzmy chociażby tutaj na taki wzór słowiańskiej rodziny przekazywany nam przez niezliczonych youtuberów i strony internetowe. Widzimy wielodzietną rodzinę. Słowiański wojownik płodzi kolejne dzieci w trosce o przyszłość plemienia i rodu, po czym rusza na wojaczkę. Brudne kwestie połogu pozostawia samym kobietom. Niestety żaden z tych domorosłych specjalistów nawet nie zająknie się o zwyczaju kuwady. No i zwyczaj ten jest całkiem dobrze poświadczony u Słowian, a także u wielu ludów prymitywnych. Polega on na towarzyszeniu kobiecie przez mężczyznę w czasie porodu oraz w okresie połogu oraz polega on na współuczestniczeniu przez mężczyznę w psychicznych i fizycznych objawach zbliżającego się porodu, w tym na współodczuwaniu bólu fizycznego. U Słowian przykładowo ojciec dziecka powstrzymywał się w okresie przedporodowym od napojów alkoholowych, ograniczał swoją aktywność fizyczną, często leżał i stękał. Następnie w trakcie akcji porodowej leżał w pobliżu kobiety, w pobliżu żony i przyjmował na siebie część z jej bólów jako ich współsprawca. W bałkańskiej Slawonii na przykład mąż obejmował rodzącą kobietę, wypowiadając formułę: niech będą twoje bóle nam po połowie. W Serbii zaś mówił: ja na ciebie nałożyłem brzemię, ja ci je odejmuję. W Małopolsce nad Rabą zmuszano mężczyznę, by towarzyszył kobiecie w porodzie, mówiąc: cierpcie oboje. Słowianie wschodni wierzyli znowuż, że kobieta łatwiej zniesie bóle porodowe, jeżeli w tym czasie mąż będzie ją trzymał. Po porodzie, w okresie połogu, wymagano od mężczyzny, by współuczestniczył wraz z żoną w obostrzeniach wynikających z porodu, a więc stosował określoną dietę i środki profilaktyczne przez okres jednego roku. No i właśnie występowanie kuwady przeczy przedmiotowemu podchodzeniu mężczyzn do kobiet jako powołanych po prostu do wysokowydajnej reprodukcji. I zwyczaj ten należy uznać za czynnik sprzyjający większemu zespoleniu małżonków. Podkreśla on ich wspólne uczestnictwo nie tylko w akcie poczęcia, ale także ich wydaniu na świat. Tym samym umacniał więź pomiędzy rodzicami, pomagał w nawiązaniu ściślejszej relacji z nowonarodzonym dzieckiem, które również w wymiarze obrzędowym stawało się wspólnym dziełem rodziców. I wszystko to wskazuje nam na znacznie większą złożoność mężczyzny w ludowej kulturze słowiańskiej niż obecnie stara się nam narzucić konserwatyzm. Słowian nie był po prostu samcem alfa, który nie współodczuwa i nie współczuje. Miał prawo do bólu i do okazywania cierpienia, a także słabości. Jego współuczestniczenie w ciąży oraz porodzie, sprowadzające się w istocie poprzez dzielenie tych samych objawów fizycznych do współrodzenia dziecka, zaprzecza sztywnemu podziałowi na pcie, tak propagowanemu przez zwolenników konserwatyzmu i czystych obyczajów. Zatem w kulturze słowiańskiej
Mężczyzna współrodził z kobietą oraz przyznany był mu okres połogu. Czas, kiedy razem ze swą partnerką dochodził do zdrowia, a swą aktywność ograniczał do pola prywatnego, do tej sfery prywatnej, która rzekomo jest wyłączną domeną kobiet. Epoka nowożytna, proszę Państwa, kończy nam się wraz z XV wiekiem, z końcem XV wieku. Zwyczajowo przyjmujemy, że pierwsze lata XVI wieku to już właśnie nowożytność. Zobaczmy teraz, jak stare idee były wyrażane w nowszych czasach. Na początku wypada tutaj stwierdzić, że w tym czasie doszło do jeszcze silniejszego podziału w Polsce na stany chłopski, mieszczański oraz szlachecki. Towarzyszyło temu posługiwanie się przez każdy stan odmiennymi wartościami, wzorcami kulturowymi, a także praktyką życiową. Przejście z jednego stanu do drugiego było niezwykle ograniczone. Właśnie co ciekawe, tutaj stan chłopski charakteryzował znacznie większy liberalizm obyczajowy niż stan szlachecki. I choć szlachta jako feudalowie nakazywali chłopstwu, podlegamy sobie swojemu chłopstwu w wilkierzach, surowe prowadzenie się oraz określali kary za naruszenie moralności seksualnej. Spraw tych nie ścigano zbyt gorliwie, chociażby ze względów dowodowych. Wszyscy wiemy, że tego typu sprawy, nawet obecnie wykazanie ich przed sądem, jest dosyć kłopotliwe. Więc różnice między surowymi, opartymi o chrześcijańskie nakazy i zakazy regułami stanu szlacheckiego, a swobodnymi, rodzimymi obyczajami, okazuje na przykład piszący w XVII wieku Wacław Potocki w swym wierszu. Inaczej zażywają chłopi na wsi mody, bo i zmowa na piecu i łożnica w przody, intercyzy pieczęci i prawna się wlewki, że parabek do śmierci nie opuści dziewki, a skoro pannie młody i brzuch nosa dosięga, w ten czas ślub i małżeńska nastąpi przysięga. W ten czas weni kreator każe śpiewać plesze i włosy świadki swego dziewictwa rozczesze. Więc kiedy już szlachcica zwykle przenosiny, u chłopa, gdzie łożnica, tam będą ich chrzciny. I wtórują właśnie temu jak gdyby cudzoziemcy odwiedzający Rzeczpospolitą w XVII wieku, pisząc: ludzie z gminy są bardziej lekkomyślni i niezbyt się przejmują, jeżeli dziewczęta straciły cnotę, rodząc dzieci bez mężów. Nie biorą sobie tego do serca, sami żeniąc się następnie z kimś innym. Tak więc widzimy, co do swojej moralności seksualnej, źródła historyczne i etnograficzne akcentują tutaj znaczącą różnicę między szlachtą a chłopstwem. Do takich innych cech należy tutaj doliczyć, że zarówno dorastający młodzieńcy, jak i dziewczęta na wsiach korzystały z prawa do prowadzenia nieskrępowanego pożycia seksualnego ze zmiennymi partnerami. Zwykłą sytuacją też było, kiedy tworzący parę chłopak i dziewczyna, chłopak posiadał dodatkowe partnerki, a dziewczyna dodatkowych partnerów. Pożycie bez ślubu było traktowane z pobłażaniem, niekiedy wręcz uznawane jest za najlepszy sposób do poznania psychiki i skłonności seksualnych kandydata lub kandydatki do żeniaczki. Jak pisał pewien obserwator o góralach w XIX wieku, noc to dopiero prawdziwa uciecha dla młodzieży góralskiej. Każdy niemal wyrostek kochankę posiada, schodzą się po nocach, najczęściej się to dzieje, iż razem spać się kładą. Dziwna to, iż takiego spółkowania przyślubnego nie mają sobie za występek, każący moralność, ale przeciwnie, dziewka widziałaby się zhańbioną, jeśli by kochanka nie miała. Nadto praktykowano zwyczaj małżeństw na próbę. Wyglądało to w ten sposób, że kiedy młodzi mieli się po sobie, po prostu zamieszkiwali razem ze sobą na okres jednego roku za zgodą swoich rodzin. Rodziny obserwowały, na ile dobrze są oni dopasowani. Jeżeli się okazywało, że nie, wówczas nie dochodziło do małżeństwa i młodzi wracali do swoich domostw. Tutaj właśnie taka ciekawostka, to jest zdjęcie z filmu o Janosiku w reżyserii Agnieszki Holland z 2009 roku. Projekcja w kinach tego filmu, w kinach województwa podkarpackiego, wywołała gorące protesty radnych podhalańskich, protestujących przeciwko scenom ukazującym seks przedmałżeński. Określili to jako zakłamywanie historii oraz rzucanie cienia na dobre imię tamtejszych kobiet.
Kiedy chodzi o zachowanie dziewictwa, to na wsiach polskich jego utraty, co oczywiste, nie traktowano jako rodzinnej tragedii. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że zachowanie go do ślubu traktowano jednak jako zasługę dziewczyny. Z badań przeprowadzonych na przełomie XIX i XX wieku wynikało, że tylko 20% dziewcząt we wsiach zachodniej Małopolski zachowało dziewictwo przed ślubem. Podobne informacje znamy z tego okresu z obszarów rosyjskich, gdzie trudno było znaleźć dziewicę w wieku 17 lat, a koncepcja dziewiczej panny młodej nie była w ogóle znana w niektórych regionach Macedonii. Co było niespotykane w środowisku szlacheckim, to to, że w zakresie gry miłosnej chłopki posiadały prawo do inicjowania kontaktów seksualnych. O tym prawie kobiet słowiańskich wspominają źródła historyczne, ja o tym mówiłem chyba na pierwszym Państwu wykładzie. Co do samego pożycia seksualnego, profesor Kuchowicz, analizując dane z epoki, to są dane sądowe, stwierdza, że do pożycia dochodziło w XVII wieku zwykle co najmniej raz na tydzień oraz zwykle do 2-3 stosunków w trakcie spotkania. Na podstawie pewnych danych sądowych przyjmuje, że jednorazowy stosunek trwał trochę dłużej niż dzisiaj, bo około 15 minut. W trakcie stosunku stosowano najczęściej pozycję klasyczną, to jest tą, w której mężczyzna znajduje się na kobiecie. Niemniej znano również i inne pozycje, a ich stosowanie nie uznawano za coś godnego potępienia, mimo nawoływań i pouczeń ze strony specjalistów kościelnych. Z ludowych erotyków wiemy znów, że kobiety często dopingowały swych partnerów do większego wysiłku w trakcie gry miłosnej pięścią. Z drugiej strony stosowanie fizycznej siły przez mężczyzn wobec kobiet zaliczane było, co może dziś nas szokować, do sposobów uwodzenia. Również bicie, gryzienie, drapanie należało do katalogu akceptowanych pieszczot seksualnych u obu płci. Do stosunków miłosnych dochodziło w izbach, zamieszkiwanych przez kilka osób jednocześnie, wcale często w obecności tychże osób, w tym dzieci. Natomiast kontakty pozamałżeńskie znacznie częściej przebiegały poza domami i jak tutaj podają nam dane sądowe, działo się to w stajniach, w oborach, w szopach, wprost na podwórzach, w lesie i w ogrodzie. Chętnie też kopulowano na polach, wierząc w magiczną moc samego aktu, sprzyjającego obfitości i wzrostowi, o tym mówiłem. Z tego samego powodu niekiedy do aktu dochodziło na snopach żyta, któremu to zwyczajowi był posłuszny nawet car Michał I Romanow w XVII wieku. Na polskiej wsi zostanie nieślubną matką nie dyskwalifikowało moralnie kobiety i wręcz przeciwnie, podnosiło jej walory jako płodnej partnerki. Podobnie ślady krwi miesięcznej u zamężnych kobiet były noszone na ubraniach jako zewnętrzne poświadczenie ich płodności. W polskim ludowym erotyku ciężarna panna tak tłumaczy swe miłosne uniesienia i zachęca do podążania jej drogą. A nie wierzę, by w tej mierze wstyd miał być lada jaki, ta sromota, gdy ma cnota szwank lada jaki. Lecz to sam Bóg w raju kazał, aby człowiek ludzki rozmnażał na świecie plemię. Na to się godzi, kto się rodzi, aby zażył świata. W zeszłym wieku zysk człowieku są młode lata. Gdy bez pociechy upłyną, wszystkie nam korzyści giną. Gród to przyjaciel. Każdej radzę, a niech zdradzę, niech się nie drży. Kto całuje i miłuje, ten nasz, a Boży. Bądźcie pokolne dzieweczki, miłujcie parobeczki. Wasze to żniwo było jako żywo. Wiek XIX był już jednak okresem, w którym stopniowo odchodzono od tego rodzimego modelu uczuciowości oraz coraz częściej przejmowano model szlachecki, silnie podbudowany moralnością chrześcijańską, który i obecnie dominuje w naszym społeczeństwie. I na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze powrócili do naszej bylicy Piołunu i podsumowali wiadomości o niej. Więc jest to roślina z rodziny astrowatych i jak powiedzieliśmy, ma doniosłe znaczenie w kulturze ludowej słowiańszczyzny. Jest to roślina toksyczna poprzez zawarte w niej związki, w szczególności tujon. Jako taka jest wykorzystywana w medycynie ludowej do tępienia robactwa w domostwach, leczenia z pasożytów wewnętrznych człowieka,
Nadto w niewielkich dawkach ma działanie uspokajające i rozkurczowe oraz pobudza trawienie. W większej dawce jest uznawana za jeden z najsilniejszych afrodyzjaków ludowych, co potwierdza medycyna. Przy innym dawkowaniu ma działanie wręcz przeciwne, redukuje podniecenie płciowe z powodu swej toksyczności. Roślinę tę wykorzystywano do aborcji. Zatrucie nią objawia się nie tylko przez sensacje żołądkowe, ale działając na centralny układ nerwowy powoduje silne podniecenie, drażliwość, nadczynność ruchową, drgawki, konwulsje, psychozę i halucynacje, utratę przytomności, uszkodzenie wątroby nerek i w rezultacie zgon. Trwałe zażywanie mniejszych dawek prowadzi do zaburzeń psychicznych i napadów padaczkowych. Zatem tak niebezpieczna roślina służyła w Polsce kobietom do obrzędowego przepasywania się w czasie nocy kupały, a w Serbii i Chorwacji odgrywała znaczącą rolę w trakcie kobiecego obrzędu kralic. W trakcie tego ekstatycznego święta uczestniczki porwane przez rusalię, czyli te, które straciły w następstwie transu przytomność, były pojone psychoaktywnym sokiem z piołunu, przy którze pieśni wznoszonych do tego ziela. Jaki był cel tego zabiegu? W tym momencie pozostaje to dla nas trochę niejasne. Oczywistym jest jednak, że zażywanie tak narkotycznej rośliny w trakcie rytuału, mogącego śmiało konkurować z ekstatycznymi obrzędami wudu. Z tych samych powodów nasz zapomniany piołun możemy nazwać świętą rośliną, w tym sensie, w jakim mówi się o obrzędowych roślinach o podobnym psychoaktywnym działaniu w innych odległych kulturach. Zatem rodzimy piołun, to nasza święta roślina. I reasumując kulturę Słowian, należy ją uznać za jedną z najbardziej otwartych pod względem seksualnym na kontynencie europejskim. I do jej cech należy zaliczyć pozytywną postawę do życia seksualnego, objawiającą się w obrzędach płodnościowych, seksualnych rytuałach magicznych, zwyczajach panujących na wsiach. Płodność była uznawana za...